Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Dzisiaj pytamy, George Soros, czy to naprawdę demon? Być może pytanie trochę jest przerażające. Demony to przecież są stworzenia, istoty między Bogiem a człowiekiem, niesprzyjające człowiekowi, ale też są dobre demony. Zastanowimy się, jakim człowiekiem jest George Soros i jaki wpływ ma na to, co się dzieje w polityce globalnej, w polityce poszczególnych krajów. A naszym gościem Państwa i moim jest pan Igor Jankę, publicysta, dziennikarz, autor książki Napastnik, opowieść o Wiktorze Orbanie. A ta książka jest szczególnie ważna, ponieważ wiele wiąże George'a Sorosa z Węgrami. Tam się urodził, tam założył uniwersytet. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. I jeszcze powiem tylko, że pan Igor Jankę to także Instytut Wolności. Panie Igorze, zanim przejdziemy do rozmowy na temat Sorosa, bo właściwie zaczniemy od końca, od tego konfliktu, który miał miejsce ostatnio pomiędzy Orbanem a tym miliarderem, ale chciałam Państwu powiedzieć kilka słów wprowadzenia na temat tego, kim jest 89-letni miliarder. Człowiek, który praktycznie zrobił taką typową amerykańską karierę, od pucybuta do milionera. Urodził się w Budapeszcie w nieortodoksyjnej żydowskiej rodzinie. Rodzina zmieniła nazwisko ze Schwarz na Soros. I to jest bardzo charakterystyczne, bo Soros po węgiersku znaczy dziedzic, prawda, panie Igorze? Natomiast w języku Esperanto, a ojciec George'a Sorosa był wykładowcą Esperanto, znaczy ten, który pnie się do góry. Bardzo takie, powiedziałbym, prorocze. 8 miliardów osobistego majątku zawiaduje Soros w swoim funduszu, 24-26 miliardów w obrocie się znajduje. Człowiek, który ma wielki wpływ, założyciel organizacji pozarządowych, filantrop. Mówi się o tym, że przeznaczył, że jest drugim człowiekiem po Billu Gatesie, który przeznacza tyle pieniędzy na działalność charytatywną. Ale panie Igorze, wszystko się zaczęło ostatnio od konfliktu. I to jest zadziwiające. Pan napisał książkę, biografię Wiktora Orbana. I na pewno pan wie, jak to się stało, że ktoś, kto był wychowany de facto przez Sorosa, kto był stypendystą ufundowanego stypendium przez George'a Sorosa, czyli Wiktor Orban, nagle tak jakby odwrócił się od swojego mistrza i zaczął uprawiać politykę bardzo krytykowaną przez George'a Sorosa. To nie do końca jest tak, że on został, że z wychowankiem George'a Sorosa. Nie? On w pewnym momencie był stypendystą, po prostu. I kształcił się na... miał stypendium, kształcił się dzięki Sorosowi, który... No, czyli coś mu zawdzięcza. Zawdzięcza mu niewątpliwie. Jak wiele tysięcy, czy podejrzewam pewnie dziesiątki, jeśli nie setki, podejrzewam, że pewnie raczej dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie, których organizacje kierowane przez George'a, czy zakładane przez George'a Sorosa wyszukują po to, żeby w nich zainwestować, żeby mogli się rozwijać, bo to jest jedna z gałęzi działalności Sorosa. No jednym z takich ludzi był młody Wiktor Orban, który rzeczywiście jako młody człowiek był bardzo wybijającym się, właściwie takim pozostał, aktywistą, jeszcze wtedy nie politykiem, potem został politykiem. I George Soros od początku wspiera rozmaite organizacje, no takie lewicowo-liberalne. I musimy pamiętać o tym, że Viktor Orban nie był od początku konserwatystą, tylko na początku lat 90. i pod koniec lat 80. był takim typowym liberałem, czy byśmy powiedzieli lewicowym studentem. Tak, i takim bojownikiem antyreżimowym, a nie antylewicowym, jakim jest dzisiaj. On przeszedł taką ewolucję w połowie lat 90. Kiedy z takiego no właśnie liberalnego polityka zaczął przekształcać się w konserwatystę. Trwają spory, czy to był prawdziwy ideowy zwrot głęboki u Wiktora Orbana, czy to było cyniczna polityczna gra, bo zobaczył, że po prawej stronie tworzy się przestrzeń. Myślę, że to było, moim zdaniem, to było jedno i drugie. Znaczy on zarazem jako polityk na zimno kalkulował, widział, że tam jest przestrzeń, a po drugie on rzeczywiście przeszedł pewną metamorfozę. I tak siłą rzeczy na jego poglądy stały się inne niż poglądy George'a Sorosa. A do kulminacji tego
tej niechęci tych dwóch postaci doszło podczas kryzysu migracyjnego, kiedy do setki tysięcy ludzi nagle wtargnęły do małych Węgier, prawda? Bo ja pamiętam, że to jest jeszcze kwestia skali, tak? Ta liczba może nie była tak dramatycznie duża, ale to jest niewielkie państwo, więc to było bardzo duże wydarzenie. George Soros w rozmaity sposób opowiadał się za tym, że Europa powinna przyjmować migrantów, wspierał na różny sposób organizacje pomagające migrantom i obaj weszli w taki wygodny dla obu konflikt. George Soros jest filantropem, ale jest bardzo silnie zideologizowany i próbuje zmienić świat na swoją według swojej wizji, na swoją modłę, tak, bo jest społeczeństwo otwarte, liberalne, bardzo, to może potem dłużej pogadać jakie, i również potrzebuje przeciwnika, więc a sam się wywodzi z Węgier, no więc ma wobec tych Węgier silne emocje i w naturalny sposób chętnie krytykuje Viktora Orbana. Z kolei Orbanowi jako politykowi, który walczy w kolejnych wyborach o popularność, to wiadomo, w polityce wróg jest niezwykle potrzebny. A George Soros jest bardzo wygodnym wrogiem. Ma ogromne pieniądze, jest masę podejrzeń wobec niego i bardzo łatwo ustalić sobie jako taki worek do bicia. 28 lat temu George Soros założył Środkowoeuropejski Uniwersytet w Budapeszcie, przeznaczył na to 250 milionów dolarów. Czy to był uniwersytet, który wykształcił obecne elity będące w kontrze, w opozycji do Viktora Orbana? Myślę, że nie znam wszystkich absolwentów, więc trudno mi powiedzieć, czy myślę, że tam... No bo elity głównie kontestują rząd Orbana. Tak, ale są różne elity, no tak jak w Polsce, tak, mamy elitę taką i elitę taką, na Węgrzech jest podobnie. Myślę, że duża część krytyków Orbana wywodzi się z tego uniwersytetu i na pewno dzisiaj to nie jest instytucja sympatyzująca i w ostatnich latach to nie była instytucja sympatyzująca z Viktorem Orbanem, ale to też powiedzmy sobie szczerze, to była uczelnia, a nie partia polityczna. Nie? Natomiast co warto, może o tym porozmawiajmy chwilę, jeśli mogę zaproponować, o tych początkach George'a Sorosa, właśnie. Bo to jest po pierwsze trzeba jasno powiedzieć, że to jest niezwykle wpływowy człowiek, jeden z najbardziej wpływowych dziś ludzi na świecie, tak? Który zaczął budować fortunę na biznesie inwestycyjnym, który no, jest dosyć kontrowersyjny, tak? Co prawda zdobywał te pieniądze w sposób legalny, więc to nie są pieniądze kradzione, ale nie można mu tego zarzucić, czasami. Ale spekulacyjny, z tym, że robił to, znaczy nie jedyny George Soros spekulował, tak? On doprowadził do tego, doprowadził. Miał udział w załamaniu funta brytyjskiego w 90 roku w Wielkiej Brytanii, na czym zarobił chyba swój pierwszy miliard Najwięcej na tym zarobił w karierze. Euro, tak. Później grał na dewaluację funta, później grał na dewaluację ringgita malezyjskiego, a potem się mówiło też również na dewaluację rubla w Rosji. I no, jak to jest? To jest tak, że to jest gra zero-jedynkowa. Jak ktoś zarabia, to ktoś traci. Tak? Stracili na tym brytyjscy emeryci, brytyjscy drobni ciułacze. Wartość funta spadła, Wielka Brytania wpadła w kłopoty finansowe, a z nią razem ci ludzie, którzy odkładali sobie funty na swoją przyszłość. No więc można powiedzieć, że to jest normalna działalność inwestycyjna, brutalny biznes, tak jest na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych dowiedzieliśmy się podczas kryzysu 2008 roku, jak to wielu bankierów największych amerykańskich grało w podobny, brutalny sposób. Można powiedzieć, rzecz normalna. Tylko że on jednocześnie ma usta pełne frazesów i jednocześnie no, mówi wprost, że chce zmieniać świat na lepsze. Tak? Chce zmieniać świat na lepsze, ale pieniądze, które zdobył na to zmienianie świat na lepsze, no najpierw zarobił na krzywdzie dużej części ludzi. Ale trzeba mu przyznać, panie Igorze, że jednak 32 miliardy dolarów w czasie swojej całej kariery biznesowej przeznaczył na działalność filantropijną. Już w 76 roku bardzo, no to piękny był gest, bo wspierał w czasie apartheidu, kiedy murzyńska młodzież podlegała segregacji rasowej, wspierał tych studentów, którzy chcieli studiować w Kapsztadzie. Ale ja chciałabym jeszcze wrócić Ja dodam do tego, że ja nie jestem totalnym krytykiem. No bo to jest
To jest bardzo skomplikowany bardzo skomplikowana sprawa. Zarobił ogromne pieniądze w kontrowersyjny sposób, przeznaczył je na wiele, znaczy na cele, które on uważa za słuszne, z którymi my możemy się zgadzać albo, albo nie zgadzać. Wspierał bardzo wiele, to jest kilka, on założył kilkadziesiąt rozmaitych NGO-sów na świecie, tak? I które robią różne rzeczy. Część takich, gdybyśmy nie wiedzieli, kto za tym stoi, byśmy uznali, że jest słuszna, że jest fajna, część nam się nie podoba, tak? Zwłaszcza jak mamy jakieś wyraziste poglądy, że jesteśmy konserwatystami, ja tam się też nie podobają. Chciałam jeszcze pokazać państwu i panu fragment wystąpienia George'a Sorosa na forum ekonomicznym w Davos, dlatego że tutaj no, skrytykował nie tylko Węgry, ale także Polskę. Przestrzegł. To było tuż chyba 2016 rok, tuż po wyborach w Polsce. I proszę o ten materiał. George Soros mówi na forum w Davos, że... Możemy poprosić? Poland is copying Hungary, and it's a very unfortunate. To jest bardzo niekorzystny rozwój, ponieważ Polska to duży kraj w porównaniu do Węgier, to kraj odnoszący spore sukcesy gospodarcze, była to jedna z najsilniejszych gospodarek w Europie. I nowa dyktatura mogła sobie przyswoić modlitewnik od Orbana. 2016 rok, George Soros mówi o silnej gospodarce, która była, być może nie przewidział, jaka ona będzie w 2019 roku. Tak, mówię o dyktaturze. Oczywiście, bo to jest... George Soros ma swoje wyraziste poglądy, które na pewno nie są zgodne z poglądami obecnej większości politycznej rządzącej w Polsce czy na Węgrzech. To nie jest jakby grzechem, no ludzie mają różne poglądy. Problemem jest to dla mnie, że George Soros próbuje wpływać na politykę w różnych miejscach świata, nie mając do tego politycznej legitymacji, tak, legitymizacji. No, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tak, co prawda, można też powiedzieć na drugą stronę. Dobra, bo on też, o czym warto powiedzieć, wspierał na przykład Hillary Clinton, tak? Powiem, kilkadziesiąt milionów dolarów włożył do jej funduszu. No, inni wkładali pieniądze do, na innych kandydatów, w tym na Donalda Trumpa, więc w Stanach Zjednoczonych nie jest to rzecz taka bardzo, bardzo dziwna. Ale wydaje mi się, że kiedy dzisiaj często mówimy o kryzysie demokracji, ja się zgadzam z tym, że mamy kryzys demokracji, tylko że nie mamy kryzysu demokracji w Polsce, tylko w ogóle w zachodnim świecie, a zwłaszcza i w tej części świata, w której żyjemy, czyli w Europie. Znaczy, jak ja rozumiem ten kryzys? Rozumiem go w ten sposób, że dzisiaj, że politycy stopniowo oddają władzę. Tak, oddają władzę niedobrowolnie, tak się, tak, to jest taka dynamika rozmaitych zdarzeń, na rzecz rozmaitych instytucji, wielkich biznesów, wielkich korporacji i rozmaitych organizacji. Tak? Znaczy dzisiaj władza dzisiejszych polityków jest dużo mniejsza niż była kiedyś. Z jednej strony można powiedzieć, no dobrze, no między innymi po to tworzyliśmy Unię Europejską, po to tworzyliśmy rozmaite zabezpieczenia, żeby nie powstały tak straszne dyktatury, jakie mieliśmy, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie XX wieku. I po to jakby zachodni świat stworzył sobie rozmaite ograniczenia, żeby nie przekraczać pewnych barier. Ale dochodzimy do momentu, w których tych ludzi, którzy mają wpływ na politykę, a którzy nie mają mandatu od wyborców, jest coraz więcej. Wielkie korporacje, które uprawiają bardzo silny lobbying i wpływają na dzieł. Instytucje takie jak unijne, plus tacy ludzie jak George Soros. Tak? I tu widzę niebezpieczeństwo. I na koniec naszej rozmowy chciałam zadać panu pytanie. To jak to jest z George'em Sorosem? Jest złym demonem czy dobrym demonem? Ja w ogóle nie uważam, że jest demonem. No jest niezwykle skutecznym. Był niezwykle skutecznym, brutalnym finansistą, i to jest punkt pierwszy. Jest niezwykłym filantropem, ideowym, no, człowiekiem, który wpływa na, czy chce wpływać na wiele zjawisk z pogranicza polityki na świecie, który wspiera rozmaite instytucje. I tu musimy, więc... panie Igorze, postawić kropkę. My będziemy temat tego, kim jest tak naprawdę George Soros, chociaż sądzę, że trudno będzie uzyskać jednoznaczną odpowiedź, kontynuować. Bardzo dziękuję. Igor Jankę, publicysta, autor książki Napastnik, Wiktor Orban, o Wiktorze Orbanie, a także szef Instytutu Wolności. Dziękuję bardzo. My się za chwilę spotkamy znowu.
Wracamy do Państwa z gorącymi pytaniami w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj pytamy, czy Soros to naprawdę demon. George Soros, 89-letni miliarder, pochodzący z Węgier, który dorobił się fortuny w Stanach Zjednoczonych taką typową amerykańską drogą od pucybuta do milionera. Moimi gośćmi są w tej części programu pan Rafał Otoka-Frąckiewicz w Sensie i Wojciech Biedroń w Polityce.pl. Rozmawialiśmy z poprzednim gościem Igorem Jankę o tych korzeniach węgierskich Sorosza i zaczęliśmy od tego, co się wydarzyło, od tego konfliktu między Soroszem a Orbanem. Chciałabym ten temat kontynuować, żeby pokazać jeszcze Państwu, jak Orban nie dość, że wyrzucił uniwersytet, który 27 lat funkcjonował w Budapeszcie, to jeszcze rozpoczął kampanię przeciwko Soroszowi i przewodniczącemu Komisji Europejskiej Junckerowi. Takie plakaty pojawiły się na ulicach Budapesztu i nie tylko. Plakaty, które mówiły o tym, że no są odpowiedzialni za kryzys imigrancki, że Węgry się nigdy nie zgodzą na to, żeby imigranci zaleli ich kraj. No, wywołało to ogromny sprzeciw Komisji Europejskiej. Doszło nawet do tego, że było zagrożone członkostwo partii Fidesz, eurodeputowanych z tej partii rządzącej w grupie europejskich liberałów. Ludowej, Europejskiej Partii Ludowej, tak, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Panowie pozwolą, że połączymy się z Dobromirem Sośnierzem, bo chciałam go zapytać o to, ile jest prawdy w tym, co hakerzy opublikowali, włamując się na strony Sorosza, że ponad 200 parlamentarzystów z ponad 700 to są ludzie Sorosza, a wśród nich prawie 6 polskich zwolenników jego polityki. Jesteśmy na linii. Dzień dobry, panie Dobromirze, witam, panie pośle. Chciałam się dowiedzieć, jak to jest właśnie z wpływami George'a Sorosza w Unii Europejskiej. On jest ogromnym zwolennikiem polityki imigracyjnej, którą rozpoczęła Angela Merkel w 2015 roku. Bardzo ją za to chwalił, za otwarcie granic dla imigrantów, ale ta polityka tak jakby no już się zdezawuowała, już Komisja Europejska i Parlament Europejski za bardzo nie jest za takim masowym przyjmowaniem. Ile wpływów Komisji Europejskiej ma George Soros? Tak naprawdę trudno powiedzieć, musimy się po efektach orientować, ponieważ no mnie się tam oczywiście ci ludzie nie zwierzają z tego, jakie kontakty mają z Sorosem. Natomiast ewidentnie istnieje bardzo duża zbieżność, jeśli chodzi o idee, jak i sposoby działania między Soroszem a manifestem z Ventotene chociażby. No on, działalność Sorosza jest, podobnie jak działalność Komisji Europejskiej, wcieleniem ideałów manifestu z Ventotene, czyli takie działanie wspominięciem demokracji. Bo przecież manifestu z Ventotene nikt nie przegłosował, żeby to był dokument ideowy Unii Europejskiej. I podobnie wiele działań takich zmierzających do likwidacji państw narodowych postępuje. To jest taka pełzająca działalność różnych osób zakulisowa. Dopiero ostatnio się o tym mówi coraz głośniej, że rzeczywiście do tego zmierzamy. No i Soros działa podobnie, że po prostu finansuje różne rzeczy, udając, że to jakieś fundacje się tam zakładają, mniej lub bardziej otwarcie finansowane przez niego. Ideałem jego również jest likwidacja państw narodowych, wymieszanie społeczeństw, takie, żeby już nikt nie był przekonany do swojej tożsamości, bo rzeczywiście przy takim zetknięciu następuje silna relatywizacja. Społeczności, które są w miarę jednolite, wyrastają w takim przekonaniu o własnej wyjątkowości, natomiast jak się wymieszają, no to tam to poczucie tracą. No i to widzimy, że Europa dokładnie na to cierpi. Kiedyś rządziła światem, dzisiaj wydaje się tak zagubiona zupełnie i zalewana przez wszystkich barbarzyńców ze wszystkich stron. Także wydaje mi się, że pokrewieństwo jest, natomiast na ile jest ono skoordynowane w sposób taki, no wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, że taka znaczna część posłów jest na jakimś tam, może nie na usługach, ale w każdym razie jest z nim powiązana. Natomiast oczywiście ja nie mam żadnej wiedzy innej niż to, co jest podane do publicznej wiadomości. Panie pośle, Soros jest bardzo zaniepokojony zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Mówi, że Unia Europejska znalazła się w fatalnej sytuacji. Brexit, był ogromnym przeciwnikiem Brexitu, finansował ruchy antybrexitowe w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony uważa, że nawet jeżeli eurosceptycy wejdą do Parlamentu Europejskiego, to nie po to, żeby zlikwidować Unię Europejską, ale żeby przejąć w niej władzę. No co do tego drugiego,
to się zgodzę, że ja też uważam, że nadzieje pokładane w tym, że tam tak zwani eurosceptycy z Francji czy Niemiec, jak przejmą władzę u siebie, to oni nam tutaj poluzują śrubę, to wydaje mi się, że zreformują tą Unię jakoś gwałtownie, wydaje mi się, że to jest złudzenie, bo ktokolwiek przejmie takie narzędzie dominacji, jakim jest Unia Europejska, to będzie je wykorzystywał po swojemu i szybko zmieni zdanie, nawet jeśli szczerze by tak chciał na początku, to myślę, że to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i ja nie pokładam w tym wielkich nadziei, natomiast nawet ten marsz Unii Europejskiej w kierunku federalizacji spowolni, jeśli do tego dojdzie, bo tam przytasowanie sił między komisją, między rządami, między nowym układem sił, który nie będzie taki prawdopodobnie, oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało po wyborach, ale prawdopodobnie nie będzie taki dwubiegunowy jak teraz, że była ta grupa rządząca, socjaliści i chadecy, którzy wspólnie mieli większość i potem mogli ignorować pozostałe grupy. Wydaje się, że teraz ten taki duopol zostanie naruszony i zanim ukształtuje się nowa równowaga sił, no to ten ruch w kierunku federalizacji przyspieszy. A im się bardzo śpieszy, bo to jest pokolenie tam 68, oni są też troszkę nad grobem stoją, chcieliby ten projekt domknąć, widzą, że te nastroje są niespecjalne, tak pod koniec sami narobili to, że mamy problem, no to między innymi zasługa właśnie polityki Sorosza, tak, no bo Brexit i te ruchy eurosceptyczne są wynikiem właśnie tej obłąkanej takiej polityki przede wszystkim bardzo migracyjnej, co to było największy. Bardzo dziękuję, panie pośle. Naszym gościem był pan Dobromir Sośnierz, poseł niezrzeszony, ale startujący w wyborach europejskich w barwach Konfederacji, tak? Nie mylę się, panie pośle. Tak. Życzymy powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę. Wracamy do studia. Zanim porozmawiamy w ogóle o tej działalności Sorosza w skali globalnej, to wróćmy na nasze polskie podwórko. Odczuwa się wpływy George'a Sorosza na to, co się w Polsce dzieje? No zdecydowanie w takiej fazie, znaczy na takiej płaszczyźnie, przepraszam, ideowej, doradczej, okołopolitycznej, zdecydowanie. Pamiętajmy, że mamy pewnych wychowanków pewnej idei George'a Sorosza, jeszcze lansowanej w latach 90. w Polsce, i takim doskonałym przykładem jest Adam Bodnar. To jest człowiek, który się wywodzi przecież z instytucji, z fundacji, która była wspierana i nadal jest wspierana olbrzymimi dotacjami przez George'a Sorosza, i jego pewne ideowe wystąpienie, ideowa działalność, mająca oczywiście pewien wpływ na bieżącą politykę w Polsce, jest ewidentnie wyraźna. No, generalnie fundacje dzisiaj mocno wspierane przez George'a Sorosza, czyli oczywiście Helsińska Fundacja Praw Człowieka i druga potężna organizacja jako think tank bardziej Fundacji Batorego, wszystko na to wskazują. Dość powiedzieć, że jedną z najbardziej kontrowersyjnych takich konferencji, które miały pokazać Polakom, jak będzie wyglądała Polska po Prawie i Sprawiedliwości, była konferencja zorganizowana w Muzeum Polin przez Fundację Batorego z najważniejszymi politykami i ideologami obecnej opozycji, w której padały słowa o zemście, w trakcie której padały słowa właśnie o zapłacie i o tym rewanżyzmie, takim nieprawdopodobnie mocnym dzisiaj generalnie w tym nurcie opozycyjnym. I to nie mówię o nurcie stricte politycznym, opozycyjnym, ale też około politycznym, który tam występuje. Wróćmy do tej idei, która przyświeca George'owi Soroszowi, bo on jest wychowankiem de facto angielskiego filozofa Karla Poppera, który jest autorem takiej fundamentalnej pozycji społeczeństwa otwarte i jego wrogowie. I niby bardzo pięknie się tam mówi. Mówi się o tym, że żadna ideologia nie powinna przeważać, że powinny być szanowane prawa jednostki, że dowolna dyskusja w sferze publicznej powinna być uszanowana i nieograniczona. Ale to społeczeństwo otwarte w takim wydaniu Sorosza to jest gender, eutanazja, nie tylko aborcja. Nie tylko. Jak to jest z tym społeczeństwem, panie Rafale? Znaczy on na Poppera trafił nie przypadkowo, bo z domu wyniósł takie idee. Jego rodzice, dokładnie ojciec, byli zwolennikami ateizacji, odejścia od religii. To nie byli religijni Żydzi, to byli ludzie, którzy po prostu odeszli od religii i twierdzili, że odejście od religii gwarantuje pokój na świecie. Także on na Poppera nie trafił przypadkiem. Przyjrzyjmy się temu, co on robi faktycznie. Tutaj był przed nami pan Jankę, mówiąc o kryzysie waluty angielskiej w latach 90., na której się dorobił, tak? To jest element, który wyciąga mu część lewej strony, że dorobił się na krzywdzie ludzkiej, ale on się dorobił też na krwi ludzkiej. On w Fundacja Batorego od samego początku wspierała politykę Sorosza, jak tylko się pojawiła, jak tylko powstała w Polsce. Przypomnijmy, że Soros sponsorował rozpad Jugosławii.
jego człowiek, który był później przyjacielem, doradcą pana Balcerowicza, czyli Sachs, był także doradcą prezydenta Jugosławii, któremu doradzał rozbicie Jugosławii na małe państewka, mimo że wszyscy eksperci z ówczesnych czasów, z niemieccy, francuscy, amerykańscy, mówili, że rozbicie Jugosławii zaowocuje wojną. To mu nie przeszkadzało w sponsorowaniu na przykład radia w Banialuce, w gazet niezależnej prasy, która miała doprowadzić i doprowadziła do rozpadu Jugosławii. Także on nie tylko ma nieszczęście emerytów brytyjskich na karku, tylko jeszcze ma krew milionów ludzi, znaczy wypędzonych i zamordowanych setek tysięcy Jugosławii. A Jeffrey Sachs, to przypomnijmy, warto o tym też wspomnieć, z polskiego Poletka, no to też przecież noszony na rękach. Ale to jest ta sama ekipa. Początku przemian polskich. Dlatego zaryzykuję stwierdzenie, że Fundacja Batorego świetnie sobie radzi za pieniądze, które są umaczane we krwi ludzkiej. Bo to nie jest tylko pomysł, żeby pokojową drogą to robić, ale że tylko można. Oj, pozew będzie. Proszę bardzo, jestem gotowy na przyjęcie. Bo przy okazji Jugosławii wychodzi ciekawa rzecz. Jak wszyscy wiemy, pan Soros jest przeciw państwom narodowym, tak? Tymczasem w przypadku Jugosławii działał wręcz odwrotnie. Grał na to i sponsorował sytuację, żeby wyodrębniły się państwa narodowe z Jugosławii. Że ta Jugosławia, która była dużą wspólnotą krajów, znaczy krain różnych narodowości. On wtedy płacił ogromne pieniądze, żeby to się rozpadło na państwa narodowe. No czyli... oczywiście w oficjalnej biografii Sorosza mówi się o tym, że wspomagał ludność w czasie wojny na Półwyspie Bałkańskim, szczególnie w Sarajewie. I to jest taka oficjalna. Ale nie tylko, bo Jeffrey Sachs był nie tylko doradcą pana Balcerowicza, pana Mazowieckiego czy prezydenta Jugosławii, był także doradcą w Rosji, o czym zapominamy, i w Czechosłowacji. Moim zdaniem możemy zaryzykować taką tezę, że Jeffrey Sachs w tamtych czasach działał na rzecz Niemiec, tak? Bo to Niemcom zależało na tym, żeby kraje Europy Wschodniej, które właśnie się wyzwoliły spod komunizmu, nie miały czasu na szybką reakcję i wdrożenie u siebie jakichś zmian, które by wprowadziły, które by wzmocniłyby te państwa, tylko robił wszystko, żeby się rozpadły. Czechosłowacja też się rozpadła, między innymi za sprawą think tanków Sorosza, tak? Pan napisał na swoim Twitterze, że była taka koncepcja czegoś w rodzaju sfederalizowania tych państw, heksagonale. Tak. I że Jugosławia byłaby bardzo silnym punktem w tym układzie. I to też było przyczyną tego. A czyli moim zdaniem czyli jest to... chciano stworzyć jakąś przeciwwagę dla Unii Europejskiej, tworząc ale grupę. Że było zabawnie, to Austriacy chcieli stworzyć. Austriacy razem z Włochami, widząc, że sypie się system komunistyczny na wschodzie Europy, jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, jeszcze przed okrągłym stołem de facto, zaczęli tworzyć koncepcję połączenia, żeby... czy koncepcję, która miała osłabić ich zdaniem rosnącą siłę Niemiec. Bo Niemcy już od lat 70., żeby było śmiesznie, na przykład sponsorowali Chorwatów i Serbów, dostarczali im broń, co jest bardzo mało znaną historią. Czyli Niemcy już 20 lat wcześniej wiedzieli, a czy wtedy mogli to, nie wiem, używać w ramach na przykład, nie wiem, że chcemy wojny z Sowietami, żeby Sowieci, komunizm upadł, tak? Ale już w latach 80., kiedy wspierali separatystów chorwackich i słowiańskich, nie można było mówić o tym, że chcą walczyć z komunizmem, tak? Także Austriacy razem z Włochami chcieli stworzyć silny blok wschodni, być ich liderem oczywiście tego bloku wschodniego, który miał powstrzymać rozwój EWG, bo to ówczesne EWG, czyli przyszła Unia Europejska, przed ekspansją na wschód. Chcieli otworzyć Habsburgów. Do wpływów George'a Sorosza na polskiej scenie społeczno-politycznej wrócimy w kolejnej części programu. A ja jeszcze chciałam zapytać, panie Wojtku, bo za chwilę skończymy, ale czy... przeszłość George'a Sorosza, to, że właściwie nie wiadomo, co on robił w czasie okupacji niemieckiej. Oficjalna wersja mówi, że handlował walutą, nieoficjalna, której on tak mocno nie zaprzecza, że jednak pomagał w rabunku mienia żydowskiego, jakoś nie kładzie się cieniem na jego karierze, dostaje nagrody. Nie tylko Gazety Wyborczej Człowieka Roku, ale także inny. Jest też poważnym, że tak powiem, partnerem biznesowym spółki Agora, jak już wiemy. To pikuś tak naprawdę. Nie, to pamiętajmy o jednym. No, to oczywiste, że to są ludzie, którzy się doskonale legendują, a którzy doskonale potrafią zmieniać twarze, którzy doskonale potrafią zadbać o to, żeby pewna przeszłość nigdy nie wychodziła na jaw. Ja przepraszam, mam takie skojarzenie, oczywiście nie ta skala i tak dalej, ale ja pamiętam, jak opisaliśmy w tygodniku sieci Wujka
pana Walca, prawda? Kiedy ktoś się okazał świetnym biznesmenem w czasie wojny, jeszcze lepszym biznesmenem po wojnie, jak się dogadywał z władzą czerwoną, a potem po prostu był rentierem. A w tle tego wszystkiego straszliwa rozpacz żydowskich mordowanych rodzin i zabierany im majątek. Więc generalnie z panem George'em Soroszem jest podobnie o tyle, że generalnie jest cisza wokół tej sprawy, prawda? Wokół jego przeszłości. Nikt nic nie mówi, wszystkim wszystko pasuje, wszyscy są w jednym wywiadzie w amerykańskiej telewizji w 90 którymś tam roku został tak lekko podpytywany, nie zaprzeczył, powiedział, że był wtedy dzieckiem, nie zdawał sobie sprawy z tego, udział, co robi. Ale proszę państwa, wrócimy za chwileczkę, po przerwie porozmawiamy o polskich pozarządowych organizacjach i o tym, jaki wpływ George Soros ma na ich działanie. Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Zadajemy pytanie, czy Soros to naprawdę demon. George Soros, 89-letni miliarder, amerykański miliarder pochodzenia węgierskiego, trochę miesza w polityce globalnej i poszczególnych krajów demon. No proszę państwa, z łacińskiego to słowo pochodzi i oznacza kogoś, kto ma nadprzyrodzoną moc. Czy w związku z tym, że George Soros oplótł siecią swoich fundacji, swoich organizacji pozarządowych, które finansuje, rzeczywiście ma taką nadprzyrodzoną moc? Z nami w studiu są panowie Rafał Otoka-Frąckiewicz w Sensie.pl i Wojciech Biedroń w Polityce.pl. Przed chwilą wysłuchaliśmy tego, co miał do powiedzenia Dobromir Sośnierz o wpływach George'a Sorosa w Unii Europejskiej. Posłuchajmy, co myślą polscy parlamentarzyści o tej postaci. Poland is copying Hungary, and it's a very unfortunate development because Poland is a big. Soros, George Soros. Kim jest i czy ingeruje w politykę wewnętrzną danych państw? Tak bardzo intensywnie ingeruje od wielu lat, szczególnie można powiedzieć nie trawi państw narodowych, państw, w których zachowały się znaczące, można powiedzieć, wartości chrześcijańskie. Próbuje narzucać im swoje poglądy. To jest biznesmen, to jest też filantrop. Jest osobą bardzo majętną, jest osobą, której zależy na rozwoju liberalnych wartości na świecie. Prawica ma często taką wizję, że ten Soros to jest jakiś taki diabeł z rogami i że on tam wszystkim manipuluje za scenę. Ma od groma pieniędzy i te pieniądze lokuje w swój mit Europy. Ma ogromny wpływ na różnego rodzaju organizacje pozarządowe funkcjonujące, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na ich finansowanie. Poprzez te organizacje wpływa również na procesy kulturowe i społeczne w tych państwach. To jest taka idea tworzenia nowego świata. Głoszenie wizji świata, w którym podziały, nacjonalizmy mają mniejsze znaczenie, jest rzeczą niesłychanie pozytywną. Natomiast w Polsce, jak widać, ma się dobrze. Dlaczego? Bo widocznie on ma tu interesy, bądź ktoś ma jakieś interesy dzięki Sorosowi. Pewne kraje się zorientowały, że należy zabronić fundacjom finansowanym przez George'a Sorosa funkcjonowania w danym kraju, choćby na przykład na Węgrzech, w Austrii. Polska powinna też iść tą drogą. Pytamy, czy George Soros ma nadzwyczajną moc, czy jest demonem. Mogliście państwo przekazać o tym, że coś w tym jest, bo nawet fragment z jego wywiadu nam się pojawił zupełnie niespodziewanie przed sądą w polskim parlamencie. 29 fundacji Sorosa działało w 1997 roku w Europie Wschodniej. Wydały w samym 97 roku ponad 570 milionów dolarów. Mówiliśmy o tych fundacjach, które są oficjalnie finansowane przez George'a Sorosa w Polsce, czyli Fundacja Helsińska, Batorego, ale mówi się o tym, że również stoi za finansowaniem KOD-u, za finansowaniem czarnych marszy, tych wszystkich różnego rodzaju inicjatyw skupionych wokół ruchu aborcyjnego. No ale to nie są dużo pieniądze. No, spójrzmy na to od innej trochę strony. W tej chwili, mówię o ostatnich 10 latach, nie chcę oskarżać nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, ale cena zmian ustaw w
Polsce to jest jakieś 300-400 tysięcy złotych, tak? Przypomnijmy sobie lata 80. 300-400 tysięcy złotych dzisiejszych w tamtejszych dolarach na rynku polskim mogło załatwić wszystko i chyba załatwiło wszystko. To jest myślę sytuacja taka, że on nie musi pchać naprawdę dużych pieniędzy do takich krajów jak Polska, żeby mieć wpływ. Wystarczy, że opłaci 2-3 organizacje, które mają swoją gazetę, swoją telewizję, które będą nagłaśniać jego pomysły, i to wystarcza. On nie musi być miliarderem. On to, co wrzuca do Polski, myślę, są jakieś grosze tak naprawdę. No zdecydowanie, to prawda. Znaczy... Jak na nasze warunki, ogromne, bo ci ludzie po prostu z tego żyją. Z tym, że finansował KOD albo Czarne Marsze, bym nie przesadzał, to już raczej były ścieki wypływające z fundacji. Które on finansował. No tak, no rzeczywiście. To jest też, przepraszam, tylko ja z tego wyciągam taki wniosek, że George Soros nie jest demonem. To do pewnego momentu był bardzo sprytny i sprawny przede wszystkim gracz tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale moim skromnym zdaniem jego wpływy maleją. To znaczy widać już, że są decyzje podejmowane. No wyobraźmy sobie taką sytuację dekadę temu, kiedy Orban wyrzuca de facto agenturę Sorosa z własnego kraju, mówię o tym, niech będzie w uniwersytecie. Przecież to byłoby coś nieprawdopodobnego. No ale wiele rzeczy się zmieniło przez ostatnie lata. Dlatego do czego zmierzam? Dlatego uważam, że wpływy i siła Sorosa, nie wolno jej oczywiście bagatelizować, nie wolno przejść do takiego porządku, gdzie a jest, nic nam wiele nie zrobi. Nie, ale to już nie jest ta siła, to już nie jest ta potęga, którą Soros kiedyś przychodził. Być może, ale Soros jest częścią składową większego mechanizmu. Albo czegoś większego. Weźmy pod uwagę na przykład w globalne sieci społecznościowe typu Facebook, tak? Przecież nagła, teraz dzisiaj czytałem, że polityka nagle odkryła, że Facebook wyłączył konserwatywne profile w Hiszpanii, przed wyborami, tak? 17 profili, tak. A to jest potęga. Ale przecież w Polsce wydarzyło się dokładnie to samo przed wyborami w 2015 roku, po tym jak Soros spotkał się z Merkel w sprawie imigrantów, a Merkel spotkała się z Zuckerbergiem z Facebooka. I to są normalnie materiały filmowe, tak, pokazujące ciąg zdarzeń. Także on nie musi rozgrywać, on do rozgrywania to jest tak, jak cała Unia Europejska. Ale mówił pan, panie Wojtku, że maleje ta siła Sorosa. No on chyba najbardziej rozczarowany jest tym, że nigdy mu się nie udało mieć znaczącego wpływu na politykę amerykańską. Zwalczał Busha, George'a W. Busha, władował w to zwalczanie $27 milionów, nie udało się. Popierał Obamę, a potem w autobiografii pisze: Obama rozmawiał ze mną 8 minut przez telefon i to wszystko. Nigdy nie poprosił mnie o konsultację. Władował straszne pieniądze w kampanię demokratów i Hillary Clinton, ponad $25 milionów, i przegrał. Nie dość, że przegrała Hillary Clinton, to on strasznie stracił. Podobno liczył na to, że na jakieś zmiany w giełdzie, i stracił przez zwycięstwo Trumpa i to, że akcje poszły w górę, stracił $1 miliard. No tak, no, ale to mamy, to jest 190, które jest na liście, jest 198. Tak. Nie, oczywiście. 8 tylko, miliardów tylko. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest gracz globalny, ale nie aż taki. A zwłaszcza, że kampania wyborcza amerykańska $20 milionów to jest tak zwany dobry początek. Nie, pamiętajmy, że jeżeli ktoś... Ale ziarnko to ziarnko. Nie, tak, tylko że jeżeli ktoś wsadził w Hillary $25 milionów, to nie może wymagać nie wiem jakich fruktów. To są oczywiście olbrzymie pieniądze dla nas, ale w tej wielkiej kampanii wyborczej amerykańskiej to, tak jak mówię, taki pierwszy drink, no. I tyle. I dlatego jeszcze raz powtarzam, nie demonizujmy go. Znaczy Polska i Węgry powoli potrafią pokazać, przede wszystkim Węgry, Izrael, że da się z nim, właśnie, bez najmniejszego problemu da się z nim walczyć. No. Pan Rafał tutaj wspomniał o Izraelu, bo mało się mówi o tym, że George Soros, proszę państwa, jest jednym ze sponsorów takiej organizacji Breaking the Silence. To jest organizacja, która dokumentuje to, co się dzieje na terytoriach palestyńskich okupowanych przez Izrael. No, zdjęcia zamieszczane na stronie tej fundacji czasami są wstrząsające. Premier Netanyahu określił George'a Sorosa jako wroga państwa Izrael. To jest zastanawiające, bo George Soros, urodzony w żydowskiej rodzinie węgierskiej, co prawda nieortodoksyjnej, ale jednak my mamy takie wrażenie, właściwie pewność, że Żydzi to jest taki naród, który gdziekolwiek zostanie rzucony, to wspiera państwo Izrael, że on nie występuje przeciwko państwu, które, no, tak jakby, z którym się bardzo utożsamia. A tu nagle mamy George'a Sorosa, który jest ogłoszony wrogiem państwa Izrael. Ale on robi pieniądze.
Jego nie interesuje to, czy ktoś jest antysemitą, czy nie, jeżeli nie może na tym zarobić pieniędzy. Wróćmy do Jugosławii, bo to jest świetny przypadek. A czy jeżeli na przykład Jarosław Kaczyński, przykład, tak, powiedziałby na przykład, nie wiem, 20 lat temu, że jakie to szczęście, nie ma żony, ale że jakie to szczęście, że mój brat na przykład. No, że mój brat nie jest Żydem albo nie wiem, albo Węgrem, albo Ruskiem, tak? To przecież to by była eksplozja taka, tak, że pozamiatałaby, nie byłoby dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem człowiek, który wykopał z grobu historycznego ustaszy, czyli chorwackich nacjonalistów, którzy mordowali Żydów, Serbów, Cyganów, generalnie mordowali wszystkich masowo, tam ponad milion trupów zostawili, i w swoich tekstach książkowych, za którym wyleciał z partii komunistycznej UTITY, pisał właśnie, że jakie to szczęście, że moja żona nie jest Żydówką albo Serbką. Dzięki fundacjom, między innymi Sorosza, został wypromowany na świecie jako obrońca demokracji, walczący z antysemityzmem. Taki człowiek. Następny przykład, jeżeli jeszcze mogę, dorzucę Izetbegowicz, czyli przywódca Bośni, który w czasie wojny służył w Waffen-SS w górskich jednostkach. On też został dzięki pracy między innymi Fundacji Sorosza zbudowany jako obrońca demokracji przed antysemityzmem. Panie Wojtku, ale jaki interes ma George Soros w tym, żeby atakować Izrael, żeby pokazywać to, co się dzieje na terenach okupowanych, w momencie, kiedy w Izraelu, nie wiem, czy już została uchwalona jakaś ustawa, która mówi o zakazie dokumentowania działań, nawiasie zbrodni. Nie, no to jest z kolei jego interes w prywatnej wojence z rządem izraelskim. Znaczy, pamiętajmy, bo to już Rafał powiedział kilka razy, tych frontów jest wiele. Znaczy, tych frontów jest wiele i w zależności od też newsowej mocy danej bitwy, danej wojny i od zapotrzebowania prawdopodobnie również finansowego ludzi, którzy stoją nad Soroszem. Ja też coraz bardziej mam wrażenie, że to jest raczej... Mówię o tym słynnym tajnym klubie? Nie. Mówię o jakimś narzędziu, które się wykorzystuje. Na przykład, to nie wiem... Jest 160 interes, któryś, tak. Przed nim jest jeszcze 100 grubszych. Nie wiem, Putin ma interes w danym miejscu, w danym regionie, to się wykorzystuje taką czy inną fundację, mniej lub bardziej powiązaną z Soroszem. Z kolei inne rządy krajów, Niemcy potrafią mieć jakiś geszeft, to się bierze. Słuchaj, my się zdziwimy na przykład, że jak za miesiąc się okaże, że Soros jest przyjacielem Izraela, bo sponsoruje rząd izraelski. Panowie, na zakończenie naszej rozmowy, bo zmierzamy nieuchronnie do końca, jedno pytanie. Czy NGOsy, czyli pozarządowe organizacje, powinny być finansowane ze źródeł zagranicznych? Czy to, że są w taki sposób finansowane, może być... nie wiem, dużym, mniejszym, małym zagrożeniem dla państwa? Powiem coś niepopularnego, oczywiście, że mogą. Natomiast z inną kwestią, no nie może być sytuacja, że NGOs na przykład sobie zamyka tę część strony internetowej, w którym jest zawarte sprawozdanie na przykład finansowe. Czyli przejrzystość. Mamy sytuację z Fundacją Otwarty Dialog, która dla bezpieczeństwa, bo tak nam tłumaczono, wycięła jakby ze swojego serwisu te wpływy finansowe, tam bodajże za 2,15 i chyba 2,16. No nie może być taka sytuacja. Ale jest to taki obowiązek, żeby publikować to? To powinno. Oczywiście, że tak. Mało tego, trzeba tu zaostrzyć przepisy, żeby to było absolutnie, żeby 6-letnie dziecko znające plus minus internet było w stanie wejść i sprawdzić, kto finansuje. I druga rzecz, musi być kontrola, dużo mocniejsza kontrola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo teraz nie ma żadnych. Ja powiem tak, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Wygląda tak na pierwszy rzut oka, że zablokowanie zewnętrznych dotacji dla fundacji na terenie Polski jest fajnym pomysłem. Ale jeżeli to zrobimy, to my zablokujemy sobie możliwość sponsorowania fundacji w innych krajach, które powinny działać na naszą korzyść. Także jeden rabin powie tak, drugi nie. A poza tym da się to obejść, naprawdę. Dałoby się to obejść. Przepuścili przez inną fundację pieniądze. Nie ma problemu. Proszę państwa, kończymy gorące pytanie, które brzmiało, czy Soros jest demonem. No, nie jest chyba demonem, jest człowiekiem o bardzo rozrośniętym ego, który chciałby urządzić świat według swoich pomysłów, swojej ideologii, a czasami według tego, co mu się zleca, tak? Możemy się tak jest biznesmenem mówić. Po prostu. Jest biznesmenem. No, bez skrupułów. Dziękuję bardzo. Rafał Otoka-Frąckiewicz w Sensie i Wojciech Biedroń w Polityce.pl byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.